pierwsza osoba uznawana za programistę była kobietą, Ada Lovelace. Nazywam się Kasia i jestem programistką z sektoru telko. Przychodzą sukcesy, ale też przychodzą porażki. I kobiety potrafią to znieść, spokojnie, na chłodno przeanalizować sytuację, a później jeszcze skutecznie podejść do tej samej sytuacji, do tego samego wyzwania i poradzić sobie zdecydowanie lepiej. Mam na imię Joanna. Komar Healthcare, jestem dyrektorem sprzedaży i jestem odpowiedzialna za informatyzację placówek medycznych. W latach mniej więcej 50., gdzie bardzo intensywnie rozwijało się programowanie, większość zespołów stanowiło kobiety. W tym momencie zajmujemy się bardzo mocno promowaniem i rozwijaniem naszego takiego, powiedzmy, flagowego produktu, jakim jest narzędzie analityczno-raportowe Komar BI Point. Jestem Gosia i jestem konsultantem Business Intelligence. Mamy bardzo pozytywne kontakty i fajne relacje między sobą. Mam na imię Justyna, w Komarchu pracuję jako kierownik do spraw produktów. Mój zespół jest naprawdę świetnie zgrany. Ich ubega właśnie domowa atmosfera i to, że wszyscy możemy ze sobą rozmawiać jak równy z równym. Mam na imię Agnieszka, kieruję projektem. Lubię ich za podobne poczucie humoru. Niejednokrotnie można znaleźć naprawdę ciekawe pomysły i widzimy, że pewne osoby, pewne zespoły świetnie się uzupełniają. Są to wspaniali ludzie i dla nich warto przychodzić każdego dnia do pracy. Z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn kolegom i koleżankom z pracy życzymy satysfakcji, udanych projektów, sukcesów, zadowolenia, no i oczywiście zdrowia. Życzymy dużo wsparcia i mało tasków supportowych. Szczęścia, radości, miłości. Wszystkiego najlepszego.